Tu wszystko się zaczęło 125 lat temu, można powiedzieć dokładnie 125 lat temu, w tym niezwykłym miejscu, wówczas siedzibie Archiwum Aktów Dawnych miasta Krakowa, nastąpiła inicjacja Towarzystwa Miłośników Historii Zabytków Krakowa. 30 mężów sprawiedliwych, ani jednej niewiasty, zebrało się po walnym zgromadzeniu, które odbyło się kilka dni wcześniej, 6 stycznia 1897 roku w sali posiedzeń Rady Miasta Krakowa, by się ukonstytuować. Wybrano między innymi naszego pierwszego prezesa, którym został Wawel Luis, zasłużony badacz dziejów Krakowa i obywatel tego miasta. Bo ta inicjatywa z samego gruntu była inicjatywą obywatelską. Inicjatywą, która skupiła elitę ówczesnego Krakowa, nie tylko konserwatorów zabytków, nie tylko historyków i archiwistów. Gospodarzem tego spotkania był profesor Stanisław Krzyżanowski, dyrektor archiwum i jeden z kolejnych wieloletnich prezesów naszego towarzystwa. Można powiedzieć spiritus movens.